Cześć, witajcie na drugim odcinku na moim kanale z wyjazdu na wakacje. Więc przejdźmy do innym. Jeśli nie widzieliście oczywiście pierwszego odcinku, no to musicie tam niestety zajrzeć na mój kanał i go znaleźć, bo inaczej możecie nie wiedzieć też o co chodzi. Więc przejdźmy do momentu, od którego to się zaczęło. Jeśli filmik wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. A jeśli chcecie więcej takich filmów, oczywiście subika. Więc... dobra. Zaczynajmy. Chodźmy się zapytać, gdzie wyjeżdżamy? I dzieci poszły na dół się zapytać, kiedy wyjeżdżamy, a nie gdzie. O gdzie to wam nie zdradzę, bo musicie w pierwszym odcinku to zobaczyć, bo chyba było powiedziane, już nie pamiętam. La 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 la. Rodzice, czego? Słuchamy was. Kiedy usiądźcie? Którego dnia wyjeżdżamy? A! Ciekawa sprawa, właśnie zablokowałam bilety i już wyjeżdżamy jutro. Co? Co? Poczekaj, sprawdzę. Daj mi sekundę. To niemożliwe, że jutro. Ja ledwo... Przecież jutro mam spotkanie ważne. A ja spotkanie z Zosią. A ja z Wojtkiem. A ja mam mecz. Ty tak na serio? Sprawdziłam i wyjeżdżamy jednak za 3 dni. Uff. To dobrze. Dobra, wiecie co, ja muszę wyjść. Chyba muszę wyjść. Poczekajcie. My ja tutaj już tutaj. Chyba ja też. Dobra, ja idę. Bo muszę coś zobaczyć. I mama krzyknęła z dołu. Córciu! Co? Przepraszam, pomyliły mi się terminy. Wyjeżdżamy jednak jutro. No dobra. Gdzie jak podam mój telefon? Chyba gdzieś tu. O! Umówię się z moimi przyjaciółmi. Na dziś. Halo? Cześć, może spotkamy się? Dobra, to może spotkajmy się w tym nowym parku festiwalowym. Okej, to napiszę do reszty. Dobra. O, wszyscy odpisali, że przyjął. Czyli będę ja i jeszcze 5 osób. Kacper, Wiktor, Kasia, Amelka i... Otylia nie przyjdzie chyba. A, spóźni się 5 minut. To dobrze, że przyjdzie. Dobrze. Ja już może... przecież wyjeżdżamy... Za 3 dni. Czy potrzebuję coś? Nie no, tylko telefonu potrzebuję. Nie, chyba zostaję w domu. Dobra. A, poczekaj, może pójdziemy do nowego akwaparku. Tak, to dobry pomysł, bo otworzyli taki arbuzikowy. Słuchajcie, zmiana planów, idziemy do parku wodnego. Super! Dobra, załatwione. Ja tylko muszę wyciągnąć mój strój i potem go pamiętać spakować.
O. Tylko by się teraz jakaś torba przydała. Dobrze, wezmę tą i spakuję sobie tu strój, telefon, wezmę sobie jeszcze. Że gdzie jest mój spryskiwacz? To po basenie bym go użyła. A, spakowany już. No to trudno, nie wezmę go. Czy jeszcze mam jakiś. Nie, to ten. Poczekaj, zobaczę. Ale fajną skrzynkę ma. Dobra, dobra, nieważne. To ja idę. Widzimy się zaraz w nowym akwaparku. Dobra, ja wychodzę. Gdzie ty znowu idziesz? Chcę się spotkać z przyjaciółmi. Dobra, to pa, pa! Teraz z domu musiał wyjść Kacper, najlepszy przyjaciel Oliwii. Dobra, spakuję taką pelówkę i już, dobra, idę. Kacper już dostał swoje mieszkanie i mieszkał sam. Tu nic nie ma. Tu tak wygląda. Zamykam i idę. Do akwaparku trzeba było też oczywiście dojechać. Więc przyjaciele się spotkali na peronie. Tam, no, gdzie pociągi odjeżdżają. Kacper, Oliwia. Cześć, cześć. Gdzie są dziewczyny? Nie wiem, miały przyjść, a jeszcze Wiktor będzie. A Otylka też będzie, bo napisała, że jednak będzie punktulantem. O, to super. Cześć, o, cześć Otylka. Przyszłam jednak przed czasem, bo nie musiałam siostry odbierać. O, fajnie. Że się fajnie, że przyszłaś. Cześć. O, cześć, Wiktor. Przyszłam. Ej, kto jeszcze miał przyjść? No, tak, jeszcze Kasia. Bo tylko Kasia. Reszta nie przyjdzie, niestety. Dojdziemy w czwórkę. Dobra, może zrobimy sobie zdjęcie? Chodź, zrobisz sobie ze mną. Nasz pociąg odjeżdża za 30 minut, to ten. O, i róbcie dobrze i odchodzę. Ja tuś. A ja już zrobiłam sobie. A, tu samemu chyba. Dobra. Dobra, to robimy. Weźmy sobie normalne. Dobra, dwa normalne. Dwa siwe. O, takie będzie super. Niestety trzy, bo to dla rodziny też może wezmę. O, i jedno takie. Po co mi zrobił? Boże, to muszę do kosza. Niektóre chyba powyrzucam. I ta swoja kolej. Ja sobie zrobię te. Super. Dobra, koniec z tymi zdjęciami. Dobra, te zdjęcia potem się odbierze. Chłopaki, idziemy? Jak najbardziej. Jedziemy. Jesteśmy. Dobra. O, bo pociąg już. Szybko. Chodźcie.
Chłopaki! Zdążyliście. Macie szczęście. Dobra. Ja idę do pokoju. Idzie mój plecak. Dobra, tu kładę. Ufuj. Położę się. Albo nie, że jeszcze krótka podróż. Usiądę tu. Albo chodź, pójdziemy tam. Dobra. Dobra. A jeśli wy chcecie zobaczyć, jak spędzili dzień w akwaparku, to musicie poczekać na part 3, który będzie jutro. Pa! My odjeżdżamy.